Witam, zapraszam na prezentację roweru crossowego Nortek Caledon DBDR w rozmiarze M. Nortek to polska firma działająca od 2006 roku. Ich rowery może nie porywają malowaniami i wyglądem, ale mają bardzo dobry stosunek jakości do ceny, a na ramy aluminiowe dają 5 lat gwarancji. Caledon występuje w 6 odmianach, od 2 do ponad 4000 zł. DR to prawie najwyższa wersja, kosztująca katalogowo 3900 zł i w tej cenie znajdziemy już powietrzny amortyzator SR Santor NRX z dość pokaźnym jak na rower crossowy skokiem 75 mm, może nie najwyższej klasy, ale za to pełny napęd i hamulce Shimano, gdzie u konkurencji w tej cenie nie dziwi napęd Microshifta i hamulce Tektro. Dość szerokie opony Schwalbe Smart Sam w rozmiarze 700x45C i akcesoria Uno. Moim zadaniem było odmulić rower, tchnąć w niego trochę sportowego ducha i pozbyć się tego pancerzowego makaronu. Zacząłem więc od sprawy najważniejszej, czyli opon. Założyłem zwijane Gravel King SS w rozmiarze 43C, do których link znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Tylko ta jedna modyfikacja sprawiła, że rower odżył, stracił trochę na wadze i oporach toczenia. Wybrałem je dzięki informacjom na tej stronie testującej opony, którą serdecznie polecam. Oczywiście najwięcej z wagi zbiłem pozbywając się ciężkie jak kowadło korby i przerabiając napęd z 3x10 na 1x10 oraz instalując korbę Shimano Deore XT. Stalowe pedały zmieniłem na nylonowe HTPA 12, które lepiej trzymają i są wygodniejsze dzięki większej powierzchni podparcia i dłuższym pinom. Finalnie rower schudł około 1300 gram, stał się szybszy i sztywniejszy. Kolejnym krokiem, który będzie rzeczywiście odczuwalny, ale to już w następnym roku, będzie zmiana kół na lżejsze. Dla maniaków wagi można jeszcze niewielkim kosztem wymienić ciężkie części Uno, czyli mostek, sztyce i kierownicę, na coś lżejszego o pokroju Zuma lub Boplite'a. Uważam, że więcej pieniędzy nie ma sensu wkładać w taki rower. Owszem, jest solidny i na pewno będzie służył przez wiele lat, ale brak mu najnowszych rozwiązań, które są już standardem, jak sztywne osie czy zwężona rama główki tapered, więc tych najdroższych części tak nie będzie można przełożyć do następnej ramy. Mimo to rower w tej cenie to całkiem niezły pomysł i serdecznie go polecam osobom, które oczekują niezawodności, prostoty, trwałości i porządnego wyposażenia, a nie tylko szpanerskiego wyglądu i słynnego logo na ramie. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!